No, proszę bardzo. Ślimaczki małe są. A wiecie co? Wykluły się po prostu. Część ludzi mówi się urodziły, ale mniejsza, z tym nie będę korygować nikogo, nie jestem znowuż tam nauczycielem, czy nauczycielką, jak to się zwał, tak się zwał. Proszę bardzo, one się urodziły, to są wstążyki. Wstążyki. One się po prostu wykluły. Na razie te maluszki nie mają po prostu barw, ponieważ one się dopiero wykluły. One dopiero z czasem pokażą, będą na przykład takie jak ten, albo ten, albo ten, no ten to podejrzewam, ten nie ma żadnych pasków, więc nie wiem, czy to też się zalicza do wstężyków, czy nie, ale załóżmy, nazwijmy go wstężyk. No w każdym bądź razie ten też nie ma pasków, ale zalicza się do tej rodziny wstężyków. W każdym razie te są świeżo wyklute u mnie, w tym oto pojemniku. Bo tak to tylko otwieram ten mały dekielek, wrzucam jedzenie i więcej nie patrzę. Dałam spokój przez dłuższy czas i proszę bardzo, dzisiaj otwieram pojemnik po to, żeby tutaj zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje w tej rodzinie ślimaków. No i proszę bardzo, nie dowierzałam. Myślałam, że to są jaja któregoś z nich, tak? A tu proszę bardzo, jakie jaja są. Za przeproszeniem. Ślimaczki małe. No nic, trzeba je zrosić, te ślimaki, ponieważ ślimak musi mieć duży stopień wilgotności. Już takie maluchy można zraszać wodą. Oczywiście jak są jaja, to raczej na jaja to nie należy pryskać wody, bo można zniszczyć te jaja. To już niestety w inny sposób się hoduje, no ale ja bez niczego i otrzymałam te maluchy, tak? Ja bez niczego, one po prostu sobie tutaj żyły w spokoju. Ja tylko dokładałam jedzenie, jak widać, i to wszystko. I jakieś źdźbła siana, czy źdźbła trawy. I to wszystko. No i dalej żyją. I się rozwijają dalej. Już zakrywam, ponieważ chciałam tylko zobaczyć, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Oczywiście dołożę tutaj żarcia, bo już widzę, tylko jabłko mają. No i to jest wszystko. I tak wygląda. Nic nie grzebać, nic nie ruszać. Natura swoje pokazuje. Przynajmniej ja pokazuję dowód, jak się zachowują zwierzęta. Proszę bardzo. Jeżeli chcecie taki rezultat otrzymać, to po prostu nie grzebać, nie zaglądać do pojemników, dać jedzenie. A ślimaki wasze same pokażą, co one są za jedne. Przynajmniej na moim przykładzie widać. No. Należy ewentualnie tylko umyć ścianki, co zresztą zrobię, bo ścianki, jak widać, są no nie za ciekawe. Tylko trzeba zawsze sprawdzać, czy aby na pewno to są ślimaczki, a nie jaja. Bo jeżeli jaja, to można je zniszczyć. Lepiej poczekać, aż się ślimaczki rozwiną. Zobaczy się, że już maluszki chodzą, a wtedy można przystąpić ewentualnie do dalszych prac. W każdym bądź razie ślimaczki dalej tutaj sobie będą żyły. Ja z nimi nic nie będę robić, bo one są za małe, żeby cokolwiek z nimi zrobić. Więc żeby ich nie zniszczyć, ja po prostu je zostawię, tak? I one będą sobie żyły i rosły. Cóż, doczekałam się po prostu potomstwa od wstężyków. No nic. Może kiedyś... Prawdę mówicie, że winniczki... Ślimaki, winniczki są pod ochroną. Sprawdziłam to. Niestety są. Na szczęście ich nie ma w ogrodzie. No i trudno. Dobrze. Teraz naprawdę już kończę ten temat. Życzę miłego oglądania i do następnego oczywiście wideo.